Cześć kochani, witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam wpisy w moim albumie Project Life z ostatnich styczniowych tygodni. No i jeszcze wspomnę Wam na koniec o kursie online, który rusza już niedługo, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, zapraszam Was do oglądania i zostania do końca filmu. W tym roku pracuję w albumie sporym, ma 9x12 cali, czyli około 20x30 cm. Jest niestety czarny, wolałabym dużo bardziej jakiś fajny, kolorowy, no ale jest jaki jest. Tutaj w tej złotej ramce na grzbiecie albumu mam odbitą karteczkę 2016 Daily Life. To już jak wyglądają moje styczniowe strony. Stronę tytułową możecie znać z bloga. Opowiadałam Wam wtedy o niej i w ogóle strona tytułowa jest jednym z moich 5 ulubieńców. Dlaczego? Słuchajcie, ona naprawdę wyznacza cały rytm pracy nad albumem. Ja jakby sobie na nią patrzę i za każdym razem jak otwieram ten album, to wiem, że ja chcę, żeby było lekko, jasno, żeby te kolory były takie pastelowe, żeby były zdjęcia, żeby nie robić tak jak robiłam kiedyś, żeby po prostu naćkać wszystko co tylko mogę, tylko żeby właśnie to było trochę bardziej przemyślane. Poza tym wykorzystałam tu fajne, transparentne karty, także to jest taki zawsze efekt wow, jak otwieram album. Później mamy pierwszy tydzień. I mimo, że ja w tym roku zdecydowałam nie robić tak, nie kłaść na siebie takiej presji, że muszę robić wpisy tydzień po tygodniu, to w styczniu jakoś tak to wyszło, więc miałam ochotę, miałam zdjęcia, miałam czas, więc po prostu poszłam z tym rytmem. I pierwszy tydzień stycznia był dla nas super, ponieważ przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, była zima, lód nam zamarzł na jeziorku, poza tym tutaj jest też zdjęcie z wyzwania, które Fab sobie przed sobą postawił w tym roku. Słuchajcie, Fab w tym roku codziennie robi rysunek i dzieli się nim na Facebooku. To są takie rysunki w szkicowniku, malowane akwarelami. Są śliczne, a żeby jeszcze było śmieszniej, to Fab dodaje do nich opisy po polsku, więc jeśli macie ochotę poprawić sobie humor, to zostawię Wam linka na dole, ponieważ po prostu czasem to jest prześmieszne. To, jakie on robi błędy, no to jest rewelacja. Drugi ulubieniec w albumie to jest taka większa strona, trochę oszukana, bo jak widzicie nie wykorzystałam tych małych koszulek z kieszonkami, tylko taką jedną konkretną A4 i tu jest moja vision board. Słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie już, że mogłabym lepiej zacząć ten rok niż z vision board. Wiem, że to może głupio brzmi, ale ja już jakby żyjąc i robiąc codzienne rzeczy, zauważam powoli jak te rzeczy zaczynają się spełniać i jestem na nie dużo bardziej otwarta na zmiany i jakby łatwiej jest mi wybierać to, na czym mi zależy. Więc jeśli jesteście ciekawi, co to jest, też zostawię Wam na dole pod filmem link do bloga, gdzie możecie poczytać. No więc to jest cała po prostu strona o vision board, bo stwierdziłam, że kurczę, jeśli tak mi się to podoba, to po prostu też fajnie jest, biorąc się za ten album, mieć ją tutaj zawsze pod ręką. No i później musiałam wykorzystać drugą stronę tej białej kartki, więc po prostu mam wydrukowane cztery zimowe zdjęcia z Instagrama i obłożone papierami, jakimiś naklejkami. Obie te strony tutaj są zrobione z materiałów z Citrus Twist Kit, z kitu do Pocket Scrapbookingu ze stycznia, więc też zostawię Wam na dole link, gdzie możecie poczytać o tym, jak na blogu Citrus Twist Kit opowiadam właśnie, jak zabrać się za takie wpisy, które są jasne, lekkie, przejrzyste, nie takie właśnie przeładowane, jeśli Was to interesuje oczywiście. I tu jest mój ulubieniec numer 3 przy okazji, słuchajcie, kieszonki z kwadratami. Tu jest 12 kwadratów i one są idealne do zdjęć z Instagrama, których tak naprawdę ja robię najwięcej. Ja robię zdjęć telefonem i one lądują na Instagramie, potem już ich w żaden dodatkowy sposób nie obrabiam w Photoshopie czy w jakimś programie, tylko sklejam w kolarze. Tutaj też będzie link na dole, jak to zrobić i drukuję w Rossmanie. A dlaczego w Rossmanie? Dlatego, że mam je od ręki, dlatego, że porównywałam i wychodzi, jakby cena pojedynczej odbitki jest spora, ale tak naprawdę wychodzi to taniej niż miałabym wysyłać zdjęcia do Empiku, czekać aż one zostaną wywołane i płacić za każdorazowe otwarcie sesji, bo przy wywołaniu 2 czy 3 zdjęć w tygodniu, no to naprawdę opłaca mi się najbardziej w Rossmanie w tym momencie. Kolejna strona. Utrzymana właśnie w takich turkusach, szarościach, moje ulubione ostatnio kolory. I tutaj też się pojawia ulubieniec, który? Piąty? Chyba już
Już piąty? O nie, to jakoś... Dobra, nieważne. W każdym razie jest to core kit do Project Life od Becky Higgins. Nazywa się Inspire. Też jest o nim już oddzielny film na kanale i możecie go sobie obejrzeć. Będzie podlinkowany albo nawet pojawi się gdzieś tutaj, więc klikajcie, oglądajcie. No i tu są te zdjęcia właśnie z całego tygodnia, z Instagramu, z tego jak poszliśmy do H&M Home i kupiłam sobie swój ukochany koci kubek. No i biegający fab. I tu jest też taka sztuczka, może kiedyś wykorzystacie. Bo słuchajcie, nie trzeba wszystkiego przyklejać na zdjęcia i chować w koszulki. Ja na przykład tutaj ten napis Home, jak widzicie, on jest z takich fajnych piankowych literek ułożony i go przykleiłam na koszulce. A czemu nie? Jest fajnie. No i kolejna strona to już zimowy spacer i zdjęcia z aparatu. I tu też jest fajna rzecz, którą możecie łatwo kupić. Jest do dostania w Polsce, polskiego producenta Family Portraits. Naklejki. I te naklejki są nadrukowane na folii, więc możecie je przyklejać na karty, albo tak jak widzicie tutaj, ups, poleciały na zdjęcia. I teraz też pojawiły się projekty, które mają napisy po polsku, więc jeśli to jest coś, co Was interesuje, to koniecznie zajrzyjcie do nich na stronę, która też jest zresztą pięknie odnowiona teraz. No i to już ostatni tydzień, czyli wyprawa na biegówki. To też jest zrobione z wykorzystaniem core kitu Midnight, który jest też moim niesłabnącym ulubieńcem. A te wszystkie szare rzeczy w krateczki, papiery są też od polskiego producenta z Galerii Papieru. No i tu są oczywiście naklejki, literki, które uwielbiam. Też zdjęcie z Instagrama, więc... Tak, na tych dwóch stronach wszystkie zdjęcia są, słuchajcie, zrobione telefonem i obrobione na telefonie. Dajcie mi znać, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak przygotowuję zdjęcia, jak robię, że one są takie jasne, jakich aplikacji używam, to też Wam bardzo chętnie pokażę na jakimś filmie. No i ostatnia strona, to w ogóle zaczęłam robić w tym roku i będę kontynuować, już wiem, bo mi się to strasznie, strasznie spodobało, czyli takie podsumowanie całego miesiąca. I tak, mam nazwę miesiąca i w ogóle ja robię album po angielsku z tego powodu po prostu, że w Swabem rozmawiamy po angielsku i jakby jest to taki nasz wspólny punkt, więc dlatego u mnie to jest angielski. I tak, mam styczeń, mam ocenę stycznia 4 na 5, bo mogłabym co nieco poprawić i ten ostatni tydzień tak naprawdę poprawiałam już, więc może w lutym będzie lepiej. I tutaj są takie karty z tytułami odbitymi właśnie stempelkami z Citrus Twist Kids i mam tak The Little Things, More of This, Less of That, Working, Playing, Going Out. No i później sobie tam rozwinęłam, nad czym pracowaliśmy, w co graliśmy, czego mogłoby być więcej, jakie małe rzeczy sprawiały nam przyjemność. No i tu jest kilka zdjęć też właśnie z minionego miesiąca. No i tak to wygląda. I słuchajcie, ze stroną tytułową wyszło mi tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stron, więc to jest tak naprawdę normalnie, jeśli ktoś robi takie wpisy co tydzień, 9 stron, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na zdjęcia, wszystkie zdjęcia, które tu widzicie, wydrukowane w Rossmanie na tych 9 stronach, zapłaciłam 12 zł, więc naprawdę nie jest to taki wielki, wielki wydatek, zwłaszcza, że tych zdjęć tak naprawdę w tygodniu się drukuje po kilka sztuk. Post z ulubieńcami i z całym opisem tego filmu będziecie mieli podlinkowany tutaj też na dole. A ja jeszcze chciałam Wam wspomnieć o kursie online, który przygotowuję. Kurs online pojawi się w sprzedaży na początku marca, ale już teraz możecie się zapisać na listę osób zainteresowanych. To będzie pierwszy link pod filmem. Jeśli interesuje Was dokumentowanie codzienności, jeśli chcecie dodać właśnie trochę takiej kreatywności, ale już nie komputerowej, jeśli chcecie właśnie pobawić się z papierem, dowiedzieć się jak robić fajniejsze zdjęcia, jak układać to wszystko w kompozycję, w ogóle jakie są materiały do Project Life, co to jest ten Project Life, jak się za to zabrać, jak poradzić sobie z takimi tygodniami, w których no w sumie nic się nie dzieje, jak nadrobić zaległości, to wszystko pojawi się w kursie. No i oczywiście możecie to przeczytać też w linku i gorąco, gorąco Was zapraszam, aby zapisać się na tę listę osób zainteresowanych. Dla osób z listy na pewno pojawi się jakieś specjalne wydarzenie, zanim jeszcze zaczniemy kurs. Na pewno pojawi się opcja kupienia kursów w niższej cenie oraz różne fajne gratisy, do których już później po prostu nie będziemy wracać, więc powiem Wam po cichu, że w tym momencie pracujemy z moim naczelnym ilustratorem i grafikiem, czyli z Fabem, nad kartami właśnie do takiego podsumowania miesiąca, ale po polsku, bo wiem, że to jest coś, na czym Wam bardzo, bardzo zależy. Więc
Reasumując, 9 stron ze stycznia mogliście obejrzeć. Kolejny taki filmik pojawi się na pewno na początku lutego, a jeśli interesuje Was ten projekt i chcielibyście zacząć robić swój własny album, koniecznie klikajcie w link poniżej, aby zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem. No i oczywiście jak zwykle, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawiajcie je w komentarzach pod filmem, ja Wam bardzo chętnie na nie odpowiem. I do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i udanego lutego!